Panowie, rozpoczynamy taką, myślę, że bardzo sympatyczną chwilą, bo my jako drużyna zawsze cieszymy się z sukcesu zespołu, ale także indywidualnych waszych osiągnięć, bo w głowie też mamy bramki kolejki, gdzie i Kiełbik dostał, i dostał Grzesiu piłkę za bramkę kolejki, natomiast nie dostaliśmy jeszcze wyróżnienia indywidualnego jako my, jako warciarze, za gracza ostatniej kolejki. W tym trzecim naszym meczu z Górnikiem Łęczną wybranym został Milan Koryn. I to też nas cieszy, bo to jest jego drobny, indywidualny sukces, może i duży, ale on nie byłby, gdyby nie zespół. Gdyby zespół nie zapracował na cały wynik, ale też i na jego postępowanie, na jego grę, bo każdy wie doskonale, że pracuje za siebie i pracuje też za kolegę. Dlatego dla Milana mamy taką drobną niespodziankę, jego zdjęcie z meczu i z dedykacją za najlepszego gracza ostatniej kolejki. Milan. Chcielibyśmy, żeby w każdym meczu takie były dla was wyróżnienia. Będziemy robić wszystko, my jako trenerzy, ale i wiem, że wy jako piłkarze też będziecie starali się na to pracować.